Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11.30. Kamil Bachosz, witam, zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Lidia Czechak, starosta jarociński. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Mariusz Torecki, członek zarządu powiatu jarocińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od pani Lidii Czechak, starosty jarocińskiego. Już za chwilę w Żerkowie będziecie otwierać ścieżkę rowerową. To jest pierwszy etap tej ścieżki rowerowej z Jarocina do Żerkowa. Jesteście zadowoleni, że te prace już są ukończone na tym pierwszym etapie? Oczywiście, bardzo się cieszymy, że ta ścieżka rowerowa dzisiaj zostanie otwarta. Jest to pierwszy etap tej ścieżki, dwukilometrowy, akurat który wspólnie z gminą Żerków tutaj budujemy. Bardzo się cieszymy, że ta ścieżka powstaje. Sama niedawno mówiłam Państwu o tym, że brałam udział w rajdzie rowerowym, gdzie uczestniczyło aż 500 osób. Także bardzo się cieszymy, że jest tak duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o jazdę rowerem, a co za tym idzie i harducha i te sportowe zacięcie. Także bardzo się cieszymy. Bardzo dobra informacja, którą mogę się również z Państwem podzielić, to jest również taka, że otrzymaliśmy od pana wojewody już informację, że jesteśmy również na liście, którą przesłał do prezesa Rady Ministrów, w którym uzyskamy na kolejny etap tej ścieżki dofinansowanie w wysokości minimum 50% poniesionych kosztów. Także bardzo się cieszymy. To jest bardzo długa ścieżka rowerowa. Ona będzie miała ponad 11 kilometrów. Także będzie łączyła dwie gminy, gminę Jarocin, gminę Żerków. Cieszę się z porozumienia, które podpisaliśmy zarówno tutaj z gminą Żerków, jak i z gminą Jarocin, że pomoże nam partycypować w kosztach budowy tej ścieżki, że taka ścieżka w naszym powiecie powstanie. Także bardzo się cieszę z otwarcia tego pierwszego etapu i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w to, że ta ścieżka jednak powstała. Zmieńmy temat, ale pozostańmy jeszcze przy pieniądzach, bo wczoraj byliście w Poznaniu i przywieźliście sporą sumę pieniędzy z PFRON-u. Na co zostaną one przeznaczone? Tak, bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w tym zaszczytnym gronie tych powiatów, które otrzymały wsparcie z PFRON-u na realizację zadania, program wyrównywania różnic między regionami. W ramach tego programu przekażemy środki, które otrzymaliśmy, 122 tysiące złotych na realizację w szkole podstawowej w Kotlinie windy. Jest to bardzo potrzebne tej szkole. Wystąpiła do nas z taką prośbą, abyśmy o takie środki się zwrócili, ponieważ te środki są pozyskiwane na powiat i to powiat te środki później przekazuje konkretnemu beneficjentowi. Cieszymy się, że szkoła podstawowa w Kotlinie, ta, która mieści się na ulicy Konopnickiej 22, taką kwotę od nas otrzyma, aby mogła zrealizować i dostosować swoje ciągi komunikacyjne w szkole pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dbajmy o tych ludzi. Pani prezes PFRON-u mówiła, że musimy wspólnie tutaj jako samorząd, jako rząd wspierać osoby niepełnosprawne, dlatego te środki są przekazywane przez PFRON, abyśmy wspólnie te bariery pokonywali, bo wszyscy jesteśmy równi. Jeśli mówimy o szkołach, to przejdźmy teraz do pana Mariusza Stoleckiego, członka zarządu powiatu jarocińskiego i my porozmawiamy sobie o naborze do szkół, bo jest zakończony ten nabór. Jak on wyglądał w powiecie jarocińskim? Nabór wygląda bardzo dobrze, tak jak zakładaliśmy. Nie zabrakło miejsc dla uczniów w naszych szkołach. W których szkołach są jeszcze wolne miejsca? Generalnie w każdej naszej szkole jest określona liczba wolnych miejsc. Najmniej jest, jak zazwyczaj to bywa, w liceum ogólnokształcącym. Najwięcej wolnych miejsc mamy w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Jarocinie i w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Ile tych uczniów tam zostało przyjętych w sumie do tych szkół wszystkich? W sumie do wszystkich, bo musimy pamiętać, że są to absolwenci zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjum. Także do naszych szkół na chwilę obecną przyjęliśmy 1651 uczniów. I ile uczniów wcześniej aplikowało do tych szkół? Aplikowało 2411 osób do naszych szkół, ale musimy pamiętać, że uczniowie mieli możliwość składania papierów do kilku szkół różnego typu, także naturalne było, że jak uczeń dostał się do trzech szkół, no to z dwóch musiał zrezygnować, stąd tak duża liczba aplikujących. Na pierwszym miejscu jest Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Co według pana spowodowało, że tak ci uczniowie chętnie do tej szkoły ciągną? Zdawalność matur na przykład? Oczywiście. Myślę, że przede wszystkim jest zdawalność matur. Do liceum dostają się uczniowie, którzy są już zdecydowani, że będą kontynuować swoją naukę na studiach, także matura to jest główny czynnik, który ciągnie do tej szkoły. I słusznie, ponieważ należy pamiętać, że w zeszłym roku w liceum była 100% zdawalność matur i w tym roku może być również 100%. To tą informacją zakończymy dzisiejszy program. Moi Państwa gośćmi byli pani Lidia Czechak, starosta jarociński. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I pan Mariusz Stolecki, członek zarządu powiatu jarocińskiego. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Kamil Bachorze, także dziękuję. Zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego, który na antenie Radia Elka za 2 tygodnie. Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński.